przede wszystkim bardzo proszę, trzy kroki do przodu. Skupmy się wokół tego pomnika, skupmy się wokół tego miejsca, skupmy się wokół tego wydarzenia, które nas dzisiaj zgromadziło. I to zgromadziło tak licznie, za co bardzo gorąco Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, są takie dni, są takie chwile w dziejach narodu, które każą pokazać, co naprawdę jesteśmy warci. Czy mamy prawo funkcjonować na tym świecie, czy mamy prawo swoje państwo, czy mamy prawo w rodzinie innych narodów być równoprawnym jej członkiem. Szanowni Państwo, 94 lata temu, 15 sierpnia, tą symboliczną datę Polacy po raz kolejny my jako naród udowodniliśmy, że jesteśmy wielkim narodem, że gdy przychodzi trudna chwila, gdy przychodzą sytuacje, w których musimy pokazać tak naprawdę swoją siłę, swoją determinację w obronie wolności, w obronie podstawowych naszych wartości, to ten egzamin zdajemy. Zdajemy na piątkę. Wtedy ze wschodu na Polskę ruszyła gigantyczna nawała największej wówczas armii świata, armii Rosji Sowieckiej. Polski nadal miało nie być. Pamiętajmy, że Polska dopiero co się odradzała. Po 123 latach niewoli, gdy zmazano Polskę z mapy świata, Polacy znowu na kilka miesięcy uzyskali wolność, uzyskali wolny byt. I musieliśmy walczyć o nasze granice, musieliśmy walczyć o nasze miejsce na ziemi. I ze strony naszego sąsiada, Rosji Sowieckiej, spotkało nas to, co niestety spotkało też i wiele innych narodów. Chęć zniewolenia. Rosja Sowiecka po polskim trupie miała iść w Europę. Miała w Europie wprowadzić ład, którego znaczna część dzięki oporowi Polski uniknęła. To jest dowód do wielkiej chwały. To jest powód do tego, abyśmy zawsze dumnie nosili głowę. Mamy prawo o tym mówić, musimy o tym mówić. Ta skromna, szara czapka, tym symbolem orła legionowego, tak naprawdę powinna być dzisiaj symbolem wolnej Europy. I będzie, szanowni Państwo. Bo te szare mundury, ci szarzy ludzie, ci szarzy Polacy, którzy uratowali wolność dla Polski, ale też dla Europy, są godni najwyższej chwały. Szanowni Państwo, ale rok 1944, sierpień, powstanie w Warszawie. Polacy po raz kolejny chcą powiedzieć i Niemcom, i faszystowskim Niemcom, i Rosji Sowieckiej, że chcą być wolnym narodem. Z jednej strony była również wielka, gigantyczna armia, która mordowała powstańców, mordowała ludność cywilną. Z drugiej strony złośliwa obojętność tych, co stali po drugiej stronie Wisły i czekali, aż Polacy się wykrwawią, aż w tym wielkim boju o wolność świat polskiej inteligencji przestanie istnieć. Tą próbę też Polska przetrwała. Ale też jest trzecia próba, którą my już odczuliśmy jako naród. Próba sierpnia, próba Solidarności. Bardzo dziękuję też przedstawicielom Związku Solidarności. Jak zawsze jesteśmy razem w tych trudnych chwilach, bo Polska na Solidarność może zawsze liczyć. To są dni, w których musimy pamiętać o tych najnowszych bohaterach, o tych, którzy doprowadzili do upadku sowieckiego komunizmu w Polsce. Doprowadzili, bo Solidarność miała właśnie taki cel. Prawa pracownicze, prawa ludzkie, prawa narodu. A to było sprzeczne z tym porządkiem, który wówczas w Polsce obowiązywał. Dlatego też jesteśmy zobowiązani wdzięczność Solidarności, ludziom Solidarności. Szanowni Państwo, niech w tej dzisiejszej rocznicy czerpmy siłę, czerpmy naukę, czerpmy też wiarę w to, że Polska, że my Polacy, jeżeli chcemy, jeżeli się tak naprawdę zjednoczymy, jeżeli staniemy ramię w ramię, to jesteśmy gotowi do dokonania największych rzeczy, które mają nie tylko dla nas znaczenie, ale też i dla świata. Niech żyje Polska! Niech żyje! Niech żyje.